cóż. Duma Stolicy PL, jesteśmy z Janem Balawajderem po spotkaniu z Wiktorią Sulojówek. Witamy. Witam, witam serdecznie. Janek, wybroniłeś nam mecz dzisiaj. Nie, no myślę, że po prostu wykonałem swoją pracę tak jak każdy zawodnik dzisiaj na boisku i myślę, że to jest zwycięstwo całej drużyny, a nie indywidualność. Dużo się zastanawialiśmy przed sezonem, czy udźwigniesz tą rolę pierwszego golkipera po tym, jak Mateusz Tobiasz opuścił klub. No i chyba zamknąłeś usta krytykantom swoim. No nie wiem, no staram się wykonywać swoją pracę jak najlepiej i szczerze mówiąc nie patrzę na osoby trzecie, tylko skupiam się, żeby się rozwijać i skupiam się na tym, co jak mnie oceniają trenerzy i staram się wykonywać swoją robotę jak najlepiej. Zobaczymy, jak to będzie dalej szło, ale myślę, że będę się rozwijał z każdą minutą na boisku i będzie szło to w dobrą stronę. Która sytuacja twoim okiem była najgorsza? Ta bramkowa czy duże problemy przy którejś interwencji? Udanej. Nie no, myślę, że przy bramce szkoda, że się nie udało tego obronić, ale dobrze uderzę na piłkę i ciężko było interweniować. No myślę, że to był najgroźniejszy strzał w meczu i niestety wpadła bramka dla drużyny przeciwnej. Nowego rywala masz do miejsca numer jeden z Liverpoolu w przeszłości. Jak go ocenisz? Bo na chwilę obecną widzieliśmy tylko go w tych sparingach przy Polonii. A jak to wygląda na treningach? Bardzo zdolny chłopak. Ja już z Bartkiem się znałem z czasów gimnazjum, więc już jakiś czas się znamy. No, jest bardzo dynamiczny, szybki. Musi to nadrabiać trochę tym, że ma, szczerze mówiąc, no, słabe warunki fizyczne, ale wszystko można nadrobić właśnie swoją dynamiką. Jest bardzo dobrym rywalem do pozycji numer jeden. No jeszcze o trenera bramkarzy nowego muszę zapytać. Niedużo starszy od was, ale warsztat dobry? Tak, no z trenerem Wojdygą była trzyletnia owocna współpraca, pewien etap dla mnie się zakończył i było czas na nowe wyzwania, na nowe znajomości i nową szkołę. Myślę, że trochę bardziej nowoczesną i na razie z tej współpracy jestem bardzo zadowolony. Tak samo trener to jest bardzo, bardzo pozytywny człowiek, fajnie się dogadujemy i na boisku i poza nim. Następny mecz gracie z rezerwami Legii. Ostatni pamiętasz bardzo dobrze. Będzie podobnie, czy będziecie chcieli szybciej ustabilizować wynik i nie robić takiej nerwówki w końcówce? Najważniejsze będą trzy punkty, taki jest cel na każde nasze spotkanie, więc jak mamy strzelić w 90 minucie na 1-0 i wygrać, to będzie też będziemy się cieszyć tak samo, jak będzie, jakby było 4-0 do końca pierwszej połowy, więc myślę, że chcemy od początku już pokazać swój styl gry i dominować na boisku, żeby ta gra wyglądała dobrze i żebyśmy wywieźli trzy punkty tam z ząbek. Życzymy powodzenia i trzymamy za słowo. Dobra, dzięki wielkie. Dziękuję. Dzięki.